Cześć, witam Was serdecznie. Witam Was ze Słowacji. Jestem w Wysokich Tatrach, w ośrodku narciarskim Szczyrbskie Pleso. Szczyrbskie Jezioro, po polsku. Przyjechałem na Słowację, wykorzystując tą przepiękną pogodę, aby nagrać dla Was kolejne vlogi z ośrodków narciarskich położonych w Wysokich Tatrach. W Szczyrbskim Plesie byłem wiele, wiele lat temu, ale jeszcze bez kamery. Dlatego cieszę się, że mogłem przyjechać tutaj z kamerą, samemu odświeżyć sobie ten ośrodek narciarski, przypomnieć, jakie są tu trasy narciarskie, a dla Was nagrać tego vloga, abyście mogli zobaczyć, jakie tu są trasy, jakie warunki panują na tych trasach i czy warto tu przyjechać na narty. W końcu to niedaleko od naszej południowej granicy. Serdecznie zapraszam na trasy w Szczyrbskim Plesie. Jeżeli wybierzecie się do Szczyrbskiego Plesa własnym samochodem, to polecam drogę przez Nowy Targ, Białkę Tatrzańską i Jurgów. Na miejscu Waszą maszynę możecie zostawić na sporym parkingu, a pod kolej podwiezie Was bezpłatny skibus. Niestety parking jest płatny i uszczupli Wasz portfel o 10 euro. Muszę Wam powiedzieć, że taka torba podgrzewana jest nieoceniona. Zakładam cieplutkie buty, które w hotelu sobie podłączyłem, będąc na śniadaniu. Buty są teraz ciepłe, wygrzane, miłe. Proszę bardzo. Tak a propos, testuję nowy system BOA. Nie wiem, czy w tym momencie na kanale już jest film o tych butach, czy nie. Kilka krótszych filmików zamieściłem z informacją na temat tego rozwiązania. Zamieściłem na moich mediach społecznościowych. Jeżeli jest już filmik, to możecie obejrzeć, jeżeli nie, to wkrótce na pewno na kanale się ukaże informacja o zarówno nowych butach Fischera z systemem BOA, jak o samym systemie BOA, bo będzie on stosowany u czterech producentów razem z Fischerem. A torbę, o torbie muszę zrobić, już obiecuję od jakiegoś czasu ten film, ale muszę zrobić film o tej torbie, bo uważam, że to jest naprawdę genialna sprawa. Ja bez tej torby się nigdzie nie ruszam, bo włożę... A zresztą, to temat na inny film. Krótki spacerek do dolnej stacji krzesła. Dzisiaj w związku z pogodą, jaka zaistniała w Tatrach, zebrałem na spacer moje slalomki, które już od dawna prosiły się, żeby je wyprowadzić na świeży śnieg. A przypuszczam, że będzie dzisiaj twardo, więc slalomka będzie jak najbardziej pożądanym narzędziem do korzystania z tutejszych stoków narciarskich. Jak zwykle konszachty z siłami nadprzyrodzonymi spowodowały, że znowu mam piękną pogodę. Delikatny katar powoduje, że prawie się nie słyszę, ale mam nadzieję, że Wy będziecie mnie słyszeć. A przede wszystkim będziecie mieli okazję podziwiać te piękne tatrzańskie widoki. Wow, jutro ma być jeszcze lepiej, a zostaję tutaj w Tatrach. Super. Byłem w Szczyrbskim Plesie, ojej. Bardzo dawno temu. To chyba było wtedy powiązane, jejku, nie chcę przestrzelić, ale z budową tej szóstki, która tutaj jest obok. Tak mi się coś wydaje, że coś tu nowego wtedy było. Jak to otwarto, to przyjechałem tutaj, ale głowy nie dam sobie za to obciąć. Nieważne. Przyjechałem tu po wielu latach, aby odkryć na nowo ten ośrodek narciarski i Wam zdać relacje, pokazać i zachęcić do przyjazdu na południową stronę Tatr. Bo jak widzicie, warunki, widoki, czy w jedną i w drugą stronę, warte są tego, aby dołożyć parę kilometrów i przejechać z północnej strony Tatr na południową. To pozwiedzajmy trochę ośrodek narciarski Szczyrbskie Pleso albo Szczyrbskie Jezioro. Na początek zjadę sobie chyba najdłuższym zjazdem, jaki tu jest możliwy. W ogóle sprawdziłem wcześniej, najdłuższy zjazd ma ponad 2 kilometry, więc jest już co jechać. Widoki cudowne. Pogoda jeszcze lepsza, jest bardzo ciepło u góry, jest inwersja. Rano jak wyjeżdżałem z hotelu było
minus 6 stopni, natomiast tutaj jest wyraźnie na plusie, szczególnie w słońcu. Jak się jedzie na krześle, to jest troszeczkę chłodniej, ale tutaj jak stoję teraz, to słońce grzeje i można by było się nieźle opalić. Pamiętajcie o kremach. No dobrze, koniec tego gadania, zapraszam Was na trasy narciarskie. Jestem przy dolnej stacji czteroosobowego. Zamarzłem trochę. Jednak jak się jedzie, to jest chłodno. W słoneczku na górze bardzo ciepło, tu już jest chłodniej. Jestem w centralnym miejscu Szczypskiego Plesa. Z tamtej strony skocznie narciarskie. Nie wiem, czy one jeszcze funkcjonują. Kiedyś chyba tu odbywały się Puchary Świata nawet w Szczypskim Plesie. Dzisiaj troszeczkę miejsce chyba zapomniane. Przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. Poprawcie mnie w komentarzach. Tu mamy wiele stoków dla początkujących i dzieci. Za mną stok dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki. Z tamtej strony stok dla tych, co stawiają pierwsze kroki. I może też drugie. Tutaj ściareczka, bardzo fajna do tego, żeby poćwiczyć jazdę na krawędziach, na wykładanie się na nartach. Szeroko, super miejsce. Z tamtej strony trasy biegowe, więc jeżeli byście chcieli przyjechać tutaj na biegówki, to jak najbardziej jest tutaj miejsce i dla Was. I kolejna sprawa, to widzieliście na tym przejeździe teraz, że jest tu bardzo dużo, duże grono miłośników wychodzenia na nartach, chodzenia na nartach, skiturowców. Jest dla nich specjalnie wyznaczone podejście na górze, oddzielone od trasy. Bardzo fajnie, serdecznie polecam, bo jest to doskonała forma aktywnego wypoczynku. Jedyneczka zaliczona, to sprawdźmy warunki na trasie numer 5, też czerwonej, w kierunku Furkotki. To miejsce, w którym znajduje się dolna stacja szóstki. Jak widzicie, trafiłem na bardzo... Słowa mi zabrakło. Na duże obłożenie, o, dużą frekwencję. Można się zajeździć. A wracając do czerwonej piąteczki, to uważam, że naprawdę super trasa. Dzisiaj warunki idealne. Jest na tyle szerokości, żeby pojeździć sobie w pełnych skrętach, powychylać się. Ludzi nie ma zbyt wielu, więc trochę trzeba oczywiście patrzeć dookoła, co się dzieje, ale można bezpiecznie posprawdzać, jak to jeździmy na tych krawędziach. Stolisko 1840 metrów nad poziomem morza to najwyższe miejsce, do jakiego można dojechać kolejkami w Szczyrskim Plesie. I ja teraz proponuję Wam wariant 1-4-3, czyli przejazd po grani, jak najdalej po grani i zjazd w pobliżu skoczni narciarskich, tą szeroką trasą, o której wcześniej opowiadałem. Ten górny odcinek jedynki naprawdę bardzo fajny, szeroki. Potem jest troszeczkę wężej. Tutaj jest co jechać. Chwila na zastanowienie się nad własnym życiem, nad sensem życia. O, jakie tu są widoki, zobaczcie. Wow, wow, wow. Cudownie. Gdzieś tu powinienem dojechać do Trójki. Ale to jeszcze kawałek. Jestem już przy skoczniach narciarskich. Jestem już na górze trasy numer 3, na tej ściance. Bardzo fajne miejsce. Tutaj wydzielony fragment, pewnie pod jakieś, nie wiem, zawody. I ten wspaniały widok. Rewelacja. Muszę sprawdzić na mapie, co to widać. Nie chcę strzelać, że to jest Gerlach. Ale całkiem możliwe. Sprawdzę. I jeżeli nawet nie powiem, jeżeli nie będę wiedział teraz, tylko później sprawdzę, to tutaj będziecie mieli napisane. Co to mi się tak pięknie tam prezentuje? Na pewno wielu z Was wie i mówi: Jacek, przecież to jest... Właśnie. To taki dymek teraz powinien być. Już wiem, już wiem. Nie dało mi to spokoju. Musiałem odpalić aplikację, która dokładnie pokazuje,
jakie szczyty widzę dookoła. Jest taka aplikacja dla tych wszystkich, którzy wędrują po górach i chcieliby dokładnie widzieć, wiedzieć, co widzą. Serdecznie polecam PIK coś tam. Muszę sprawdzić, jak się dokładnie nazywa. W każdym bądź razie to jest wysoka. Chyba dobrze pokazuję teraz. To jest wysoka, ponad 2500 metrów, a kawałek za nią, stąd nie widać, są rysy. Natomiast tutaj, za tą górą, którą widać po tej stronie, jest najwyższy szczyt Tatr, czyli Gerlach. Kolejny przejazd, tym razem wariant bez trójki, czwóreczką do samego dołu, czyli jedynka i czwórka. Pojadę troszeczkę inaczej, za tym zwężeniem nie zjadę w prawo, tylko pojadę prosto, tam można też przejechać na czwórkę. Jedynkę zostawiłem po lewej stronie, a ja już jestem na trasie numer 4. Tutaj na szczyt, czy na początek tej trasy, można też wyjechać takim łamanym talerzykiem, taką pomą. Zresztą wszystkie tutaj koleje też są pomy. Z centrum Szczypskiego Plesa. Trochę pojeździłem, trochę ponagrywałem dla was, więc przyszedł czas, żeby troszeczkę odpocząć, to znaczy przetestować, jak wyglądają tutaj restauracje, co możemy zjeść i ile to kosztuje. Mamy tutaj na szczycie Szczypskiego Plesa, na szczycie ośrodka oczywiście, dwie możliwości, jest biwak pizza oraz chata pod Soliskiem. Tam jest 1840 metrów, tutaj 1810 metrów. Jeżeli macie go pasy, to tutaj możecie korzystać z go pasów w chacie pod Soliskiem, nie? A co daje takie korzystanie ze ski pasów? To jest karta lojalnościowa, nabijacie sobie punkty lub możecie wykorzystać te punkty po to, żeby kupując tutaj posiłki czy napoje, płacić za nie niższą cenę. Ile kosztują napoje i jedzenie w biwak pizza? Na wysokości 1810 metrów. Przypomnę, to wyżej niż nasza Babia Góra. Za pizzę zapłacicie około 11 euro. W zależności od modelu macie cenę 10,90, 11,90, ale powiedzmy około 11 euro. Jeżeli skorzystacie z karty GoPass, wtedy jedna z pizz jest tańsza. Herbata kosztuje 2,20, muffinka 2,90, bo to akurat sobie zapodałem. Jest też zupa gulaszowa. Wybór może niespecjalnie szeroki, ale żeby przysiąść, wypić herbatkę, może jakieś piwko słowackie, to jak najbardziej tak. Tu można jeszcze dodatkowo poprawić swoją opaleniznę w takim słońcu, jak jest dzisiaj, a za chwilę, bo dzisiaj mamy ostatni dzień lutego, od jutra już marzec, a marcowe słońce to dopiero opala. A pogoda na jutro, na pojutrze murowana. Będzie żyletka. Nie omieszkałem sprawdzić też dla was toalety. I powiem tak, są przytulne. To znaczy jest tam strasznie ciasno, więc jeżeli panowie będziecie korzystać z pisuaru jednego słownie, to zaprzyjcie się, bo możecie być przyciśnięci drzwiami. Ale jest czysto i ciepło. To tak a propos. W ośrodku narciarskim Szczyrskie Pleso na narciarzy czeka ponad 8 km tras, z czego 2,7 km to trasy niebieskie, a ponad 5,5 km to trasy czerwone. Na stoki dostaniemy się jedną z trzech kanap lub jednym z trzech orczyków. Natomiast na dzieci czekają dwa wyciągi, linowy i taśmowy. Będąc tutaj w Szczypskim Plesie, no nie mogłem sobie odmówić przejażdżki krzesłem, które chyba było przygotowane przede wszystkim dla skoczków narciarskich, którzy swego czasu korzystali z tych dwóch obiektów. Dzisiaj korzystają z tego krzesła przede wszystkim narciarze, którzy zjeżdżają trasą numer 3, czerwoną, szeroką, bardzo fajną. Krótką co prawda, ale
fajna. Natomiast no, trzeba się przejechać. O tym, że korzystali z tego skoczkowie, niech świadczy fakt, że nie jestem w stanie postawić swoich nart, butów z nartami na podnóżkach, bo po prostu kolano mi się nie mieści. To jest dla takich małych chłopców, nie dla takich gości jak ja. Chyba najdłuższy peron do wysiadania w swojej historii, jaki przeżyłem. Jedzie się i jedzie z nartami na śniegu. Na koniec klasyk ośrodków narciarskich, czyli wyciąg Tatra Poma. Mężczyźni wiedzą, o co chodzi, czym się to może skończyć, korzystanie z takich wyciągów. A wiem, dlaczego tutaj była kolejka, a do krzesła nie było kolejki. Po prostu ten talerzyk jedzie dużo szybciej, no nie w tym momencie, chyba w złą godzinę powiedziałem, jedzie dużo szybciej i ludzie się po prostu wypinają na szczycie, a nie jadą do końca. Tam jest kilka takich fajnych, ciekawych momentów, dlatego postanowiłem przejechać się do samego końca, żeby sprawdzić, jak to jest zamontowane, jakie rozwiązania konstrukcyjne tutaj zastosowano, bo przy tego typu talerzykach można tym wyciągiem żonglować po górkach dowolnie, skręcać w prawo, w lewo. Jest to dosyć wygodne narzędzie, czy wygodny wyciąg, aby wyciągać narciarzy przy różnym ukształtowaniu terenu. Chata pod Soliskiem jest czynna do godziny 19.50. Ciekawy jestem, z czego wynika kwestia 19.50, a nie na przykład 20. Gdybyście chcieli coś tutaj spożyć, jakiś posiłek ciepły, to oczywiście można. Trzeba przygotować mniej więcej około 10-12 euro za danie takie obiadowe. Tak mniej więcej są ceny. Czasami jest tam 9.50, czasami jest to 11.50. Jak będziecie mieli dychę, to na pewno coś zjecie. Herbata 2.50, jakieś takie szybkie, mniejsze dania, około 5-6 euro. No, przy takiej pogodzie jak dzisiaj, to faktycznie przyjemność jest tutaj posiedzieć na tarasie, poopalać się troszeczkę, podelektować się wspaniałymi widokami. W tamtą stronę to oczywiście Tatry wysokie, a za mną Tatry niskie, Park Narodowy Tatr Niskich. A skiturowcy pomykają do góry. Kilka informacji o cenach w restauracji znajdującej się przy dolnej stacji Krzesła w centrum Szczypskiego Lesa. Więc wszelkiego rodzaju zupy kosztują 4,90. Z góry na dół taka sama cena. Jeżeli chodzi o kwestię zjedzenia czegoś na drugie danie, jakiegoś dania, to spaghetti kosztuje 10,50. Bolognese, jakbyście chcieli z jakimiś bogatszymi dodatkami, no to tak 11,50, 11,90. Dania główne, czyli na przykład jakiś kotlet czy pstrąg, to jest od 12,90 do 13,90. Takie są tutaj ceny na szybciutko. Na miejscu oczywiście można się czegoś napić, herbatę, kawę albo obowiązkową na Słowacji kofolę. Taka praktyczna informacja, bo to już zwróciłem uwagę w którejś, to już jest druga czy trzecia nawet restauracja, że płatność kartą od 5 euro wzwyż. Aczkolwiek jak byłem na górze w pizzerii, to zapłaciłem za herbatę 2,20 i nikt mi specjalnie z tego tytułu nie robił problemu. Ale są takie karteczki, aha, no i tutaj w restauracji na dole nieakceptowana jest karta GoPass, czyli nie nabijają punktu. Miejsca sporo, dzisiaj jest pusto, bo ludzi niewielu. Zobaczcie, jakie tutaj są kółka od wyciągu, jakaś linia wyciągu. Ciekawe, czy coś tutaj jeździ normalnie, czy jest to tylko taka ozdoba nie działająca. Silnika tutaj nie ma, ale myślę, że coś tu jest na tym ciekawego na przykład powieszone. Prawdopodobnie jest to zdemontowane z jakiegoś starego wyciągu, zresztą tu są zdjęcia. Zdjęcie. No, gdyby kogoś przypiliło z jedzeniem, nie mógłby wytrzymać, byłby bardzo głodny, to jak najbardziej można tutaj zjeść parę szybkich dań. Ceny już znacie. A na górze jest diecki kutik. Po angielsku Kids Corner. Czyli miejsce, gdzie możemy zostawić albo pobawić się z naszymi pociechami. Chociaż tutaj było napisane, czy jest napisane, z
Slalom Cafe. A tam na górze zrobili zamiast kawiarni miejsce, gdzie można dzieci zostawić albo z nimi się pobawić. Na dole oprócz restauracji i baru, gdzie można napić się kawy, herbaty lub jakiegoś trunku, są też wypożyczalnie i szkoły narciarskie. Znajduje się właśnie w takim miejscu. Tutaj jedna, tu następna, tu jeszcze jedna i jeszcze taka praktyczna informacja, jest tutaj bankomat. A po drugiej stronie wybieg skoczni narciarskiej i wieża widokowa. Moi drodzy, to już tyle ze Szczyrbskiego Plesa. Dziękuję uprzejmie, że oglądaliście ten odcinek. Oczywiście zapraszam na następne z serii. Dla mnie to był pierwszy dzień pobytu w Tatrach. Zostaję tu kilka dni. Korzystam z tego okna pogodowego, żeby nagrać dla Was kolejne filmy. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to komentujcie, pytajcie, a ja postaram się odpowiedzieć. Pamiętajcie o booking.com, link macie poniżej. Dziękuję z góry za postawienie kawy, link też jest poniżej. Pamiętajcie o ubezpieczeniach i widzimy się w następnym vlogu. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, cześć!